Widzowie, witam was w kolejnym odcineczku. Gramy sobie jedneczki. Celowyczki. Lecimy najpierw pod Jaxa, a później spróbujemy coś wyżej ugrać. Może się uda. Właśnie, zanim to mogę wam w końcu pokazać ustawienia kamery, bo cały czas zapominam. To są w zasadzie... Głównie wzorowałem się na Squishim na początku. Squishy Muffins, taki były pro player już teraz. A jakiś czas temu, już chyba z 2 lata temu, zmodyfikowałem sobie i do teraz gram na takich właśnie. Pole widzenia sobie zostawcie takie, jakie jest, 110. Tutaj nie kombinujcie za dużo. Ewentualnie możecie skakać między 109. 108, a 110. Odległość to jest optymalne między... Ta wartość jest optymalna między 260 a 280. Dalej nie próbujcie. Znaczy możecie eksperymentować, no nie, ale tak jest optymalnie. Wysokość no to między 90 a nawet 110. Kąt no to zależy w sumie. Bo jeżeli macie niższą wysokość, no to też musicie chyba zmniejszyć ten kąt, tak mi się wydaje. Sztywność, no to jest w zasadzie stiffness. To jest chyba ta wartość przy przyspieszaniu. Wiecie, jak się osiąga naddźwiękową przy używaniu boosta. To jest chyba to, wiecie, o. Zaraz sprawdzimy, chwila. Kamera, powiedzmy stiffness damy na 1. Nie wiem. Tu się nic nie zmieniło teraz. Dajmy na 0. Chyba tak. Widzicie, teraz mam bardzo oddalone. Oddalone co? A chyba na ile? 0,45. Dobrze. Dalej mamy szybkość obrotu, no to w zasadzie sterowanie kamerą, szybkość obrotu kamery i ostatnie, no to mamy szybkość zmiany, czyli właśnie przełączanie z bolkama na kamerę samochodową, najzwyklejszą. No ja sobie takim gram, proszę bardzo. Interfejs. W zasadzie tutaj najważniejsze jest tylko wielkość tych identyfikatorów ników, bo im większe je będziecie mieć, tym lepiej będziecie wiedzieć, jak wasz przeciwnik chce zagrać w danej sytuacji. No bo jeżeli macie duże identyfikatory, to na przykład na Wansach możecie bardzo szybko zareagować na ruch przeciwnika, na jego challenge. No i dzięki temu strzelać więcej bramek. Albo tracić mniej. Będziecie od razu wiedzieli, kiedy wasz przeciwnik jedzie w waszą stronę. Ja w sumie to sobie też ustawiłem z powodu łańców. Ale już się do tego przyzwyczaiłem i tak gram cały czas. Dźwięk sobie wyciszyłem prawie że na maksa. O. Takie mam ustawienia graficzne. W zasadzie te shadery są niepotrzebne. Ale ja ich używam, bo jakoś tak się przyzwyczaiłem. Ładniej to wygląda mimo wszystko. Co jeszcze? Jakość renderowania na pewno sobie ustawcie jak najwyższą. O, FPS-y no to w sumie zależy od was. Ja sobie ustawiam na 120, bo mój komputer więcej nie da rady na stałej wartości utrzymać. I to no i tyle. No to gramy sobie chyba te jedynki. No i jeszcze na tym, na treningu sobie ustawiłem
dosyć duże slow motion, żeby wypracować sobie no, tą kontrolę no, piłki na ziemi i w powietrzu. Już mi idzie dużo lepiej. W zasadzie dzięki temu. Tak jakbyście chcieli wiedzieć. Jeżeli macie jakiś problem z dryblowaniem na ziemi, to ustawcie sobie prędkość gry na free playu. No ja mam na minus 50, znaczy na minus. Na 55%. Sobie możecie różnie to ustawiać. Ja naprawdę tragicznie dryblowałem w pewnym momencie. No i musiałem to jakoś zmienić. Przypomniałem sobie, że przecież jest coś takiego jak slow motion. No a na slow motion ma się więcej czasu na podjęcie decyzji, na skorygowanie pozycji samochodu, żeby kontrolować piłeczkę. No i teraz już widzicie. Nie idzie wcale tak źle. Jeszcze do perfekcji brakuje dużo. Ale jest naprawdę w porządku. Na pewno lepiej niż te, no, nawet 2 miesiące temu. Dobra. Lecimy, lecimy. Może uda nam się już dzisiaj zagrać na jakiegoś diaksa. Właśnie. Może sobie pobiorę bakę z moda, żeby widzieć memery. To jest plan. Na następnym odcineczku już będziemy wiedzieć dokładnie na kogo gramy. Pobiorę sobie. Wcześniej nie mogłem, bo grałem na GeForce. No a teraz mam normalnie Rocketa przez Steama. Zainstalowanego. Jak miałem słabszy komputer jeszcze niedawno, to w zasadzie nie instalowałem gier, bo nie wiem, czy wiecie, jak działa chmura. Na pewno wiecie, jak ktoś z was wie. O, no i poszedł. Wystarczyło, że miałem grę na koncie, na Steamie na przykład, albo na Epiku. Wtedy już mogłem grać. Świetny 50. A, nie gra źle, nie gra źle ziomeczek. Ale jest cienki. Nie używa tego, co ma pod kopułą. Największym mankamentem moich jedynek jest w zasadzie kick-off. Bo ja się przyzwyczaiłem do takiego pseudo speed flipa. To nie jest do końca speed flip. Świetne wybicie. I nie potrafię dostosować kickoffa do jedynek. No bo tak. Nie mogę przegrać kickoffa i podać do kogoś. Teraz się świetnie ustawiło, ja nie sflikowałem dobrze. No bo nie mam nikogo. No nie jestem sam na boisku. Oj, oj, kurde, udało się. What the fuck? No a z drugiej strony nie mogę też zagrać zbyt agresywnie, bo właśnie przeciwnik będzie miał jeszcze za dużą przewagę później. Wiecie, przyjmie sobie na spokojnie. Źle. Jeszcze wyprowadzi jakiegoś super nieznanego mi place'a. Flip reset na przykład. Nie powinno być tutaj takich, ale może. Jeżeli na dwójkach się trafiają na czempionie, no to tutaj też mogą. Oj, ładnie. Zagadałem się troszkę. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę sensem powiedziałem przed chwilą wszystko. Dobra, teraz się skupmy trochę na tym meczu. Oj, oj, oj. Nie zdążę. Nie ma. Dobra, dobra, teraz będzie nas chciał porobić na boosta. Nie wie, że potrafię zbierać pady. No, wiedziałem. Tak czułem, że jeżeli trafi, no to. No to nie obronię. Liczyłem na to mimo wszystko, że się pomyli. Czyli to też takie. Aerial bumpy stosują, tak. Na gość się wycofał.
Dobra, prosty strzał. Może się pomyli. Nie pomylił się, bo był za słaby. Dobrze broni, dobrze broni. Albo ja słabo strzelam. No pokaż, pokaż ją. No nie, no widziałem tego bampa. Czyli będzie, kurde, nadużywał tych bampów. Dobra. Trzeba go szybko kontrować, po prostu. Ale kurde, głupio, głupio. Chciałem podskoczyć wyżej. Zrobię backflipa. Dobra, świetny kick-off. Tylko no właśnie mówię, kurde. Niby świetny kick-off, ale... Dało to za dużo czasu temu ziomeczkowi. Dobra, demo, super. Chciałem mieć trochę czasu. Kurde, co ja robię? Może się pomyli. Dobra, symbol. Nie, nie mogę tak robić. Za bardzo się odsłaniam, za dużo boosta zużywam. Na lansach trzeba grać bezpiecznie. Nie można się narażyć za bardzo. Teraz slow. Bardzo ładnie. Podobało mi się to. Dobra, gol. Dobrze. Chciałem bardziej na lewo. Na szczęście gościu chyba nie miał boosta. Oj, nie, zły skok, zły skok. Fake. Co ty zrobisz? Ach. Oj. Oj, ale cymbał ze mnie. Teraz trochę spanikowałem. Dobra, mamy... Nie mamy boosta. Dobra, sprytne 50. Świetna robota, o. Szybki strzał. Tego się nie spodziewałem, szczerze. Co zrobić, co zrobić? Gdzie strzelał? Tak, coś czułem. Nie ma. Co fajnie. Powinno być tak. Chciałem zagrać na tyle bezpiecznie, żeby ewentualnie móc zrotować do tyłu. Byłem pewny, że teammate, że Gostek zdąży. No i znowuż. Mogę próbować? Nie, kurde, głupia, głupia próba. Trochę czasu pokradnę, może się nie udać. Ja nie ma. Dobra. Gol. Boże. O. Idzie dobrze, tylko te kick-offy trzeba poprawić. Okej, okay. O. Coś takiego może być. Bo teoretycznie on wygrał kick-offa. Ale to mi daje czas na zrotowanie. I wcale nie jestem na takiej przegranej pozycji. Dobrze, dobrze, dobrze. Pierwsza gra w dzisiejszym odcinku. PogChamp. Całkiem nie najgorzej. Dwa błędy przy tych bumpach. Szkoda, trudno, można było tego uniknąć. Nic, ja to nie poradzę już teraz. Nie, nie laguj, nie laguj, dobra. Nagrywa się, nagrywa, super. Leo Elembil LT. No, profesjonalista już. No. To już jest jakiś koksu. Onesów. Chciałbym, nice one. No nie, no. Ja wątpię, że to jest champion. Tak szczerze. No nie zdążę. Dlatego, że pusta wiedzie. Dobra, niech pokaże, co potrafi. Nie ma, nie ma. Dobrze. Powinno wystarczyć, tak. Dobrze. Przez chwilę chciałem wrzucić to sobie na Airdrible.
Ale pomyślałem, że kurde, za bardzo znowu się odsłonię i się odsłoniłem na kickoffie. Ach. Ach, ach, ach. Dobra, fejkujemy. Kurde. Piłmaczek naprawdę gra dobrze. Na ziemi jest koksem. Zobaczmy, co w powietrzu potrafi. Nie muszę. Nie muszę, nie muszę. Nie muszę komentować. Dalej nie muszę. Zebrałem mu boosta. Świetnie. Znowu zabiorę. Oj, bardzo słabe wybicie. Dobra. Fartowna troszkę obrona. Ach. Świetne. Świetne zagranie. Chciałeś mnie zdezrespektować, oj. Akurat teraz mi się rozładowuje laptop, no serio. Ja cię pierniczę, zawsze w takim momencie, zawsze. Nie ma do barki nigdzie na wierszu. W następnej bramce podłączę. To jest inny. Bardzo szybki jest, naprawdę szybki. No, nie zacinaj mi się. Kurde. Przydałoby się to wygrać. Zobaczymy. Dobra, good. Bardzo dobra akcja. Gość mnie olał. Kurde, na stojące będę przez chwilę. Okej, okay, spróbujmy. Ej, o, o, o. To jest kick-off, którego szukałem. Ale mnie wyminął. Świetna obrona. Bardzo ładna. Podobało mi się to, oj. Nie, nie trafiłem. Ale cymbał. Za szybko leciałem. Leci. Widzę go. Och. No nie, ziomeczku. Jest, dobra. Podłączamy szybko komputer. Daje mi się go fajnie chytać. Dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie chytać na błędach. Świetnie bronić. Nie spieprzmy tego na kickoffie. Okej, okay, oj, bardzo mnie wybiło. Bardzo daleko. Ach. Tutaj się obróciłem. Byłem bardzo daleko. Znowuż. Front flip, a tego się nie spodziewałem akurat. No nie. No co za baran. Nie wierzę, że on tak chciał. To wyglądało po prostu jak ja bym się w niego w dupcu. Może być. But. No nie, no serio. No nie, 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 nie. Nie przegramy tego.
But, dobra. Trochę ryzykownie, ale podrobiliśmy. But. Świetny Kickoff. Pirary here. Jest. Jest, jest, jest. Jest. Proszę, bądź in. Nie jest in. Ja pierniczę. No backflipem. Backflipem. I od backwalla pick. Dobra, minuta, minuta. To nie jest jeszcze wcale takie wygrane. Bo gość się nie poddaje. Dobra. Dobra, dobra, niech on czaruje. On sobie czaruje, co chce. Niech nawet reseta mi walnie. Ale nie strzeli tego. Nie ma takiej opcji. Nie pozwolę mu. Nie mam buta. Dobra, muszę mu oddać. Ale dużo z tym nie zrobi, pomęczy się trochę. Dobra, dobra, 30 sekund. Dobra, oddamy mu. Niech ma ziomeczek. Wcale nie muszę atakować. To on musi mnie strzelić. Niech próbuje. Przerzuci. To mu nic nie daje. Niech się pomęczy ziomek. Z własną psychiką. Dobry strzał. Bro. Trzeba mieć tu, w głowie, to coś. Zwycięską mentalność. I proszę bardzo, tak się... O, to był Nadjaxa meczek. No, to będzie trudna przeprawa do czempiona. Bardzo trudna. Dobra, dziękuję wam za uwagę. Do następnego wideo. Cześć.